Cześć. Kolejne ćwiczenie na skalę chromatyczną. Tak, skala chromatyczna. Dlaczego, dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego Wojtas mówi cały czas o takim nudnym czymś, pozornie nudnym czymś, co nie sprawia mi w ogóle frajdy? No, bez znajomości dźwięków na gryfie. To już jest któryś film z kolei, prawda? Ale powtarzam, wolę to powtórzyć, żeby była jasność. Bez znajomości dźwięków yy, na, na gryfie nie jesteśmy w stanie zagrać nic od siebie, nie jesteśmy w stanie na, na, na luzie improwizować, ćwiczyć, tworzyć, tworzyć utwory, akordy, rozkminianie akordy, interwały, tappingi, takie rzeczy. No nie jesteśmy w stanie bez znajomości dźwięków. To jest, to, jest, to jest niemożliwe. Kolejne ćwiczenie, które mi zależy, żebyś sobie zrobił czy zrobiła. Mam nadzieję, że tutaj dziewczyn też jest dużo, które, które rozkminiają na, na, na gitarze. Piszcie w komentarzach. Dziewczyny, wszystkie odezwijcie się, bo wiem, dużo jest, większość to jest zawsze chłopaków, ale dziewczyny, piszcie. Yy, odezwijcie się. Powiedzcie: O oh je, yeah, ja też gram na gitarze, będę gitarzystką albo basistką. Yy, ćwiczenie mianowicie polega na tym, że yy, podczas strojenia gitary, to już też mówiłem wcześniej, znasz sześć dźwięków, prawda? Jeżeli nie znasz, musisz znać, bo nie wierzę, że do tej pory yy, grasz na nienastrojonej gitarze. Znasz sześć dźwięków. E, najgrubsza. E, później. A, D, G, B, e. e. A, D, G, B, E. To jest te sześć dźwięków. Możesz powiedzieć, ale nie pięć dźwięków. Sześć dźwięków, bo E najgrubszej struny to jest inny dźwięk niż E najcieńszej struny. Oddalony od siebie o, 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 dwie, o, o dwie oktawy, jeżeli się nie ma, O dwie oktawy. I teraz tak. Znając tą skalę chromatyczną, o której mówiłem we wcześniejszych filmach, zagraj na gitarze począwszy od najgrubszej struny. Na pustym progu, czyli 0, jest dźwięk E. Zagraj na pierwszym progu i mów od razu dźwięk. Jeżeli oglądałaś czy oglądałeś poprzednie filmy, wiesz, że zaraz po dźwięku E jest dźwięk F. Zresztą bardzo podobnie jak w alfabecie. Na pierwszym progu jest dźwięk F. Mówisz F. I oczywiście tutaj mamy jeszcze dodatkowy. Ja wiem, że nie mam, nie mam gitary, gitary w ręku. Ale to nawet to yy, nie musimy mieć gitary w ręku. Na pierwszym progu naciskasz pierwszym palcem F. Mówisz. Na drugim progu naciskasz i mówisz, jest dźwięk Fis. Na trzecim G. Na czwartym Gis. Przesuwasz rękę na piąty. Na piątym A. Później Ais. B, C, Cis. Przesuwasz znowu i dochodzisz w ten sposób znowu do dźwięku, do dźwięku E. Czyli. Zagrałaś o całą oktawę do góry, co za tym idzie, do, doszedłeś do kolejnego dźwięku E, czyli tak naprawdę, no ty zresztą to pewnie możesz już wiedzieć, na 12 progu są dokładnie te same dźwięki co na pustych E, A, D, G, B, E. Na 12 progu jest E, A, D, G, B, E, tam gdzie są z boku gryfu dwie kropeczki małe. Jeżeli masz gitarę, która ma 24 progi, to na 24 progu, czyli znowu następne dwie kropeczki. To są tak samo te dźwięki E, A, D, G, B, E, czyli tak naprawdę znasz już 3 razy 6, jest 18 dźwięków z gryfu. To jest bardzo ważne, żeby te, mieć tę świadomość, że już mamy te dźwięki, że już mam gdzie się oprzeć. Na przykład jeżeli ktoś Ci powie, zagraj yy, początek tam skali molowej E, są dźwięki E, Fis, G, to już wiesz, że możesz zagrać 0, 2, 3 na strunie najgrubszej, 0, 2, 3 na strunie pierwszej, 12... 14-15 na najgrubszej, 12-14-15 na najcieńszej. To już mamy w czterech miejscach, już możemy zagrać tą, tą frazę, te, te, te trzy dźwięki. No, no 24, 27, 24, 25, 26, 27 już tutaj nie, ma takich, nie ma takich gryfów. Spotkałem się z jedną gitarą, co miała 36 progów, ale to już raczej jest to technicznie bardzo ciężko na takiej grać. Więc sobie to powtórz. Od pustej struny. Po kolei bardzo ważne jest po pierwsze mówienie dźwięku, nazwy dźwięku. Po drugie, naciśnięcie palcem odpowiedzi. Nie, że pierwszym palcem wszystko. Nie, broń może. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Przesuwamy się. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Cztery razy. Yy, trzy razy. Trzy razy się przesuwamy. Po dwa. Yy, yy, po, po cztery palce jest dwanaście. Yy, dźwięków. Czyli tak. Mówimy dźwięk, przesuwamy się zapamiętujemy, gdzie jest ten dwunasty, ten, ten, ten dźwięk, który, od którego zaczęliśmy. Kolejnym ćwiczeniem byłoby takie, że skoro zaczęliśmy od, na najgrubszej strunie, od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, gramy to samo na strunie piątej. Tak samo. Od zerowego do dwunastego. Na czwartej, na trzeciej, na drugiej, na pierwszej. To na razie tyle. Przećwicz. Dodatkowo jeszcze, właśnie, jeszcze dodatkowa rzecz. Zagraj to teraz w drugą stronę. Spak teraz to zagraj. Tak samo trzymając się tymi palcami. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Mówimy dźwięki, tylko że w drugą stronę. Napisz w komentarzu, co Ci tam yy, trudność sprawia. Dziewczyny odezwijcie się. Które dziewczyny grają, które nie grają. Trzymajcie się, pa.